Witam Was, ale by Was dużo z tej strony. Słuchajcie, 2 lata temu nie miałabym odwagi tutaj stanąć. Ale Bóg mnie zmienia, Bóg mnie leczy. Powiem Wam, jak spotkałam Jezusa. Pochodzę z rodziny katolickiej i w mojej rodzinie działo się dużo i źle. I w wieku 17 lat stwierdziłam, że nie chcę już żyć w tym czymś. I miałam tabletki, które trzymałam jakiś rok czasu na taką okazję. I kiedy zdecydowałam i je zaczęłam jeść, to powiedziałam: Boże, spraw, żebym umarła albo żebym żyła. Ale jeśli mam żyć, to ja nie chcę do szpitala, żadnej płukanki żołądka i nie chcę, żeby się nikt dowiedział o tym. I poszłam spać. Dobrze spałam. Obudziłam się tak, jakbym się najadła groszków. Poczułam tylko coś delikatnego w żołądku. To nie było ani przyjemne, ani nieprzyjemne. Tak delikatne, że ledwo zauważyłam, ale pamiętam. Za mniej więcej jakiś miesiąc może przyjechała do domu moja najstarsza siostra, która już się usamodzielniła i opowiadała, że była w jakimś kościele i opowiadała o Bogu. Ja w tej rozmowie nie uczestniczyłam, dlatego że ja wtedy z moją mamą nie rozmawiałam bardzo długo i ja byłam gdzieś tam w pokoju dalej, ale przysłuchiwałam się tej rozmowie i chłonęłam każde słowo. Każde słowo chłonęłam i ja wtedy zapragnęłam Boga i od tamtego momentu ja wiedziałam, że On jest. Że to jest Bóg realny, że to nie jest ten Bóg, którego tam gdzieś religia katolicka mi przedstawiała. Ale to już był inny Bóg, On już był obecny w moim życiu. To była końcówka wakacji. Ja w roku szkolnym mieszkałam w internacie. Moje rodzeństwo też. I wyjechałam na pierwszy tydzień. Wróciłam na drugi weekend i chyba już drugi albo trzeci mojej mamy nie było w domu, ponieważ zostawiła mojego ojca, co było oczywiste, ale nikt nie wiedział, że to jest moja mama z moimi małymi siostrzyczkami. Jak przyjechałam z bratem na ten pierwszy weekend, to ojciec budził nas kilka razy w nocy, pytając, gdzie jest matka. My nie wiedzieliśmy. I ja właściwie po takim weekendzie stwierdziłam, że już więcej razy tam nie wrócę, że już nie chcę tam. Ojciec dał nam na drogę jakieś pieniądze, małe. Prawdopodobnie w jedną stronę bilet, ale raczej dlatego, że więcej nie mógł dać. Za jakiś czas dowiedzieliśmy się, że moja mama jest w domu dla bezdomnych. W ciągu roku szkolnego, wiadomo, mieszkałam w internacie. W maju skończyłam szkołę, odebrałam świadectwo ukończenia szkoły. Byłam już pełnoletnia, więc odebrałam też dowód osobisty i powitałam dorosłość bez dachu nad głową i środków do życia. Oczywiście bym skłamała, gdybym nie powiedziała, że wujek mi zaproponował, żebym przyjechała tam do nich 100 km i tam jakoś sobie życie zaczęła układać. I nie było dobrze, ale ja wiedziałam, że jest ze mną Bóg. Nie wiedziałam, jak będzie, ale On już był. Jeśli chodzi o kościoły, do których chodziłam, to spotkałam się z religią. I tak żyłam w tej religii kilkanaście lat. Miałam coraz więcej pytań bez odpowiedzi. Zastanawiałam się, dlaczego moje życie się nie zmienia? Zaczęłam się budzić koło 30, bo robiło się już niebezpiecznie. Otóż taki wiek, że raczej życie ma się jakoś ukierunkowane. I zaczęłam wołać do Boga: Boże, spraw, żeby do Polski przyjechał jakiś człowiek, tylko mądry. Mądry człowiek, który będzie uczył Słowa Bożego. I przez
Przez chwilę miałam wrażenie, że będę miała kościół taki, wiecie, za oceanem, że będę otwierała internet, bo niechcący znalazłam takiego usługującego, gdzie jego nauczania mi się spodobały i ucieszyłam się, powiedziałam: Boże, jaki Ty jesteś dobry, mam kościół. Będę otwierać ten internet, będę się uczyła, ja już nie sfiksuję, bo ja już mam kościół. Nieważne, że go nie ma w Polsce, bo w Polsce nie ma takich kościołów. Ważne, że jest internet i tam gdzieś za oceanem będę słowa słuchać, będę się uczyć. Ale Bóg jest dobry i daje dobre rzeczy. I umówiłam się z koleżanką do kościoła, do którego kiedyś chodziłam. Bo przez ostatnie, powiedzmy, jakieś tam 6 lat nie chodziłam w ogóle do kościołów, bo wychodziłam bardziej przygnębiona niż podniesiona. I stwierdziłam, pójdę się rozerwać do kościoła, bo chciałam posłuchać słowa. To też było ryzyko, dlatego że pomyślałam sobie, że może wrócę zdołowana. Nie wiem, zaryzykuję. I w drodze spotkałam Zydlewskich i oni powiedzieli: jedź z nami do kościoła. My tutaj chodzimy, dzieją się cuda. Ja na hasło cuda robiło mi się niedobrze, bo cuda dla mnie, one gdzieś były w jakichś kościołach, ale nie tutaj w Polsce. Przyjechaliśmy, usiedliśmy gdzieś sobie tam na końcu. Powiedzieli mi, który to pastor. Ja spojrzałam na owego pastora i pomyślałam sobie: kolejny pastor. Ciekawe, co powie. I jak zaczął mówić, to ja zaczęłam ryczeć przez kilka miesięcy. Przechodziłam z 3 opakowaniami chusteczek. W trakcie zorientowałam się, że są też mocniejsze, więc już potem mniej. Jedno opakowanie, 2. O, było super, teraz mam 1. I słowo zaczęło mnie bardzo dotykać, dlatego że każda dziedzina mojego życia leżała. I na drugi dzień po pierwszym spotkaniu Duch Święty mi powiedział: ja przyszedłem, aby miały życie. Tylko ten króciutki fragment. I ja wiedziałam, że zaprzeczył, jakby powiedział, że nie on jest autorem porażki w moim życiu. Ale bałam się otworzyć na Boga. Pytałam siebie, a jak nie zadziała, a jak kolejny raz nie zadziała, to psychiatryk albo most Poniatowskiego. Ale zadziałało. Miałam bardzo dużo pretensji do Boga i żalu o kilkanaście lat mojego życia. I Bóg ze mnie to wyciągał. Wiecie? Było takie uwielbienie, na którym śpiewaliśmy pierwszą zwrotkę, potem refren, że Bóg jest dobry, mnie coś zablokowało. I pierwszy raz nie mogłam zaśpiewać, że Bóg jest dobry. Ja normalnie wszędzie mogłam powiedzieć, że Bóg jest dobry, tak. Potem druga zwrotka, znów mnie coś zablokowało. Za 2 tygodnie znów śpiewamy, też pięknie zaśpiewałam pierwszą, drugą, ale w refrenie zablokowałam się na fragment Bóg jest dobry. I On to ze mnie wyciągał, bo Bóg jest dobry i On chciał, żeby ten żal ze mnie też wyszedł, bo żebym nie kochała Go ze zranionym sercem, bo to nie idzie w parze. Jak jest dzisiaj? Dziś mam najlepszych nauczycieli, najlepszych na świecie. Ja nie wiem, czy wy takich macie, ja takich mam. Ja jestem w najlepszym miejscu na świecie, tutaj na ziemi. Ja wierzę, że to jest najlepsze miejsce na ziemi, że to jest miejsce przebudzenia. I to jest odpowiedź Boga na moje wołanie. Kościół jest, Bóg też jest dobry. Gdyby ktoś mi, nie wiem, powiedzmy z niewierzących powiedział: wiesz, jeszcze nie masz w życiu tego i tamtego, ja bym powiedziała, że ja obecności Boga w moim życiu nie zamieniłabym na jakąkolwiek relację z człowiekiem, nie zamieniłabym jej na jakiekolwiek dobro materialne, bo obecność Boga w życiu jest bezcenna. Ja nie umiem żyć. Ja się zastanawiałam, jakby to było iść do pracy bez Boga. To jest po prostu, wiecie, lepiej umrzeć, niż żyć bez Boga. I Bóg jest dobry. I stoję tutaj, bo 2 lata temu nie miałabym odwagi, albo mnie zmienia.
i chwały Jemu. Chwała Najwyższemu. Rebeka to jest taka też postać, która gdzieś jak ja obserwuję na tej przestrzeni, co na tutaj przychodzi, zaczęła przychodzić i znalazła sobie tutaj dom, to ja widziałem diametralną zmianę. Diametralna zmiana. To była, ona tak powiedziała, ona bardzo delikatnie powiedziała, że ona o parę miesięcy tu płakała, wiecie. Ona była uwalniana ze spotkania na spotkanie. To trwało miesiącami. Ale wiecie, co było w niej? Ona miała pragnienie. Dzisiaj ona głosi Ewangelię w mocy Ducha Świętego na ulicach. Rozumiecie? To nie jest tylko kwestia tego, że ona dzisiaj ma... To jest poświęcone życie Bogu. Wiecie? To trzeba to zrozumieć, o co tu chodzi. Bo to nie jest tam, mi się polepszyło. Nie, nie. Ona stała się czynnikiem rozszerzającym Królestwo Boże. Dziewczyna, która zmagała się z masakrycznymi bólami, lękami, różnymi rzeczami. Duch Święty. Dlatego ja wam daję świadectwo, Duch Święty, on jest dostępny dla każdego człowieka w tej samej mocy. To w ogóle nic nie potrzeba więcej. Tylko właśnie ona zapragnęła czegoś. To jest bardzo ważna sprawa.